Cześć, witajcie ponownie na kanale Eagle FIFA. Dzisiaj będzie mecz Polska-Holandia. No był taki mecz, no taki mecz Polska-Francja. Jak ktoś nie widział tego odcinka, to proszę zobaczyć. Dzisiaj będzie mecz Polska-Holandia. No i rozpoczynamy oglądanie. Rozpoczynamy. Snyder, Robin van Persie. Ale idealnie Mateusz Klich. Mateusz Klich idealnie on biegnie. Idealne dośrodkowanie Błaszczykowski. Jeszcze tu mamy Błaszczykowski. Piątek. To strzelał w ogóle Piątek, ale tam nie do... Piątek strzelał. Nie wiem jakby to nazwać, ale Lewandowski gol. Piątek strzelał, bramkarz no nie złapał tej piłki, no i wylądowała do Lewandowskiego, no i on to zakończył. O, Błaszczykowski jak to przejął ładnie. Błaszczykowski, podanie do Piątka, Piątek nie dał rady. Teraz Van Dijk, Wijnaldum, Van der Waart, Snyder, idealnie, Robin van Persie, ale mamy Kamila Glika, jeszcze tu mamy też Michała Pazdana. I teraz przy piłce Arkadiusz Reca, Prychowiak, Grosicki, Piątek, no i tutaj Snyder, Van der Waart, Arjen Robben, Robin van Persie, ale nie ma gola, oj tu Błaszczykowski, co on zrobił, to nie będziemy komentować, ale to będziemy, jak on idealnie podał do Lewandowskiego. Aj, broni to bramkarz, Lewandowski chciał podać do Grosickiego. No i wybicie, ale Lewandowski... Błaszczykowski. Aj, nie dał rady. Wijnaldum. Van der Waart. Robin van Persie. Ale Grosicki. Robin van Persie. Grosicki do Piątka. Piątek. On chciał chyba dośrodkowywać, ale nie doszło. No, nie doszło. Nieudane te dośrodkowane. Po prostu mu się nie udało dośrodkować. Tak to powiem. Piątek. Aj, już myślałem, że będzie bramka, ale obronił to bramkarz. Błaszczykowski. Jeszcze tutaj... Glik, czy Pazdan, nie wiem, nie wiem kto uderzał. Pazdan, Piątek, idealnie, Krzysztof Piątek podał do Lewandowskiego, Lewandowski nie dał rady, jeszcze tu okazja, ale nie dał rady, nie wiem kto to strzelał, Prychowiak strzelał, teraz wiem, Snyder, Robin van Persie, Arjen Robben, idealnie Grzegorz Prychowiak, jeszcze Grzegorz Prychowiak walczy jak lew, Kuntelajt. Brawo, Arkadiusz Reca. Teraz tu Michał Pazdan, Arkadiusz Reca. Arkadiusz Reca, ależ jak on w ogóle jest przy piłce, zachowuje się jak Messi. Arkadiusz Reca nie dał rady jednak. I teraz tu brawo, Kamil Glik. Arkadiusz Reca zachowywał się jak Messi, no to jest prawda. I tu teraz przy piłce, no nikt, jest już rzut rożny,
zawodnik Holandii tam był, ale nie przy, ale nie wiem jak to nazwisko się wymawia. Van Dijk, Błaszczykowski, Lewandowski. No, panie sędzio! Lewandowski leciał sam na sam z bramkarzem. No i tutaj statystyki meczu takie. No i tutaj druga połowa, Krzysztof Piątek. No i Van de Waal, Snyder. Idealnie Mateusz Klik. Snyder. Piątek, jeszcze tutaj jest Rosicki. Lewandowski. Lewandowski, 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 Lewandowski. No i tak niedokładne to podanie było. No i Polacy rozpoczną autu. Arkadiusz Szeca. Grosicki. Idealnie. I teraz Reca. Błaszczykowski, przewrotka, ale nie dał rady. Jeszcze tu Piątek. Reca nie dał rady. Po co on uderza w ogóle? I Van de Waal, Robben. Ale mamy oczywiście Tomasza Kędziora. Tomasz Kędziora. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Teraz Glik próbuje odebrać. Też Kędziora próbuje, ale Mateusz Glik odebrał. Znaczy niedokładne podanie było, no i tam był Mateusz Glik. No i po prostu został piłkę. Lewandowski. Grosicki, bramka, bramka, Kamil Grosicki, gol, no i Polacy prowadzą 2-0. Dostuaj, myślałem, że Lewandowski pójdzie na sam z bramkarzem, ale jednak nie dał rady. Tu Lewandowski poda do Mateusza Klicha, Mateusz Klich, Mateusz Klich, Mateusz Klich, poda do Piątka, Piątek, Pio, 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 Krzysztof Piątek, 3-0. No i mamy 3-0, Polacy wygrywają. Lewandowski, Piątek, Lewandowski, Grosicki, aj, Grosicki, Piątek, a jednak nie dał rady Błaszczykowski i Michał Pazdan, Lewandowski, Krychowiak, idealnie, a jednak nie aż tak idealnie. Teraz przy piłce Snyder. Snyder i tutaj Robin van Persie. Mamy Kamila Glika w obronie. Ale czerwona kartka, co? Kamil Glik, czerwona kartka? Wow. No i mamy rzut wolny. Uderzenie broni Łukasz Fabianski. I teraz znowu Holandia rozpocznie rzutu rożnego. Alien Robben, no niedokładnie. I teraz mamy Mateusz Klich. Lewandowski, idealne to było podanie. Lewandowski jednak nie dał rady. Tu Grzegorz Krychowiak, on dał radę. Jeszcze tu Krzysztof Piątek. Czy będzie Pio, Pio? Nie ma, ale jest Lewandowski. I mamy aż 4-0 dla Polaków. Strzelcem bramki, no czwartej bramki jest Robert Lewandowski. Ależ jaki mecz biało-czerwony, ależ jaki mecz Polaków. Nie puścili jeszcze żadnej bramki. I Krychowiak idealnie
Idealnie, no to te dwa podania mi się podobały. Piątek, ale co tutaj chciał? Chyba chciał kiwać się. Lewandowski, Błaszczykowski, Piątek, Błaszczykowski, Lelosicki, Błaszczykowski. I nie dał rady Błaszczykowski, Błaszczykowski. No i nie dał rady Błaszczykowski. No i teraz pas dan. Piątek. Lewandowski, Piątek, idealnie tam się pokazuje Błaszczykowski. I teraz Van Dijk. Grosicki próbuje odebrać piłkę. Van de Waart. Polacy. Holandia widać, że chce nie dopuścić bramki dla Polaków. I tutaj Arkadiusz Szerca nie dał rady, ale dał radę Mateusz Chlich, Arkadiusz Szerca, Grzegorz Krychowiak, ale znowu taka okazja, że po prostu Polacy mieli okazję, a sędzia to zakończył. No i koniec meczu, wynik 4-0 tutaj. Oceny zawodników, bramki. Statystyki meczu takie. No i będziemy pomału już kończyli, więc pa, pa.